dzisiaj druga część, w której rozszyfruję dla Ciebie markę Peugeot. A dokładnie to poznasz poprzedników nowego 508, czyli całą klasę średnią. Sedany, kombi, SUVy, coupé oraz hot modele. A poprzedni odcinek, czyli kompakty czy subkompakty, znajdziesz tam albo na dole w opisie. Inaczej mówiąc, czas drugi raz przyjrzeć się gamie modelowej Peugeota i zrozumieć, co miał autor na myśli. Bo ogólnie wszystko wydaje się ok, ale logiczne, tam nic nie jest, o czym zaraz się przekonasz. Więc aby tego nie przedłużać, to powiem, że jestem Grzegorz i zapraszam Cię na kolejny odcinek Szybki LCM, w którym rozszyfruję dla Ciebie markę Peugeot. Nasza historia to klasa średnia i wiadomo, że aktualny model 508 to idealny przedstawiciel tej klasy. No ale tak jest dziś, bo kiedyś to nie było takie proste. Dlatego zacznijmy z innej perspektywy. I to jest Peugeot 201, czyli pierwszy model ze znanych nam oznaczeń, czyli 3 cyfry i 0 pośrodku. I ten model pojawił się w 1929 roku, a później Peugeot zmienił styl. Czyli to jest Peugeot 202 z 1939 roku. I jak widać, ma taki charakterystyczny przód. I można by powiedzieć, że to był taki znak rozpoznawczy Peugeotów z tamtych czasów. No ale to trwało do czasu, aż nie pojawił się Peugeot 203. Czyli mamy ciągłość w numeracji, ale samochód jest zupełnie inny. Jest jak amerykański Chevrolet z tamtych lat. Tylko że Chevrolet miał 6 cylindrów. Znowu tutaj tylko 4 cylindry i moc dochodziła ledwo do 50 koni. W każdym razie, można by powiedzieć, że ten model z 1948 roku, czyli Peugeot 203, jest takim dawnym przedstawicielem klasy średniej. Okej, idziemy dalej, czyli kolejny w numeracji to Peugeot 204. No i tutaj zaczynają się schody. Bo 204 to w sumie auto kompaktowe i następcą 203 nie jest 204, ale 403. A ten pojawił się w 1955 roku i jak widać, znowu jest całkowicie inaczej narysowany. A to dlatego, że zrobiło go biuro projektowe Pininfarina. I najpierw ten projekt zaoferowali marce Fiat, ale oni nie chcieli takiego auta, więc kupił to Peugeot i na długo związał się z marką Pininfarina. Bo następcę 403 także zaprojektowała Pininfarina. A ten model pojawił się w 1960 roku i nazwany został 404, czyli idziemy zgodnie z nową numeracją. Więc następca powinien się nazywać 405. No właśnie, że nie. Bo to jest następca, który pojawił się w 1968 roku i nazywa się 504, a nie 405. I także zaprojektował go biuro projektowe Pininfarina. Jak widać, ma zupełnie inne linie niż poprzednik, ale to nie był problem, tylko kolejne kombinacje z nazewnictwem. Następcą 504 powinien być model 505 i faktycznie taki się pojawił w 1979 roku. Tylko to nie był taki typowy przedstawiciel klasy średniej, bo on był jedną nogą wyżej. To był taki model z klasy wyższej średniej, czyli to był taki konkurent dla BMW 5 czy Mercedesa E-klasy, a nie BMW 3, czyli klasy średniej. Tym bardziej, że Peugeot w tym czasie miał jeszcze inny model z klasy średniej. To jest konkurent dla BMW 3, choć bardziej dla Volkswagena Passata, bo ma napęd naprzód. I pojawił się w 1977 roku i nazywa się 305, czyli numeracja w ogóle tutaj nie pasuje. Więc wyjaśnijmy to na spokojnie. Po modelu 504 pojawił się 305 w 1977 roku i ten model wywodzi się z klasy kompakt i aspirował do klasy średniej. Znowu w 1979 roku pojawił się Peugeot 505, który teoretycznie także był w klasie średniej, ale aspirował do klasy wyższej średniej. Mówiłem, że mają to wszystko pomieszane. Na szczęście ten model, czyli 405 z 1987 roku, połączył te dwa światy i jest to typowy przedstawiciel klasy średniej. Jego następca to 406 z 95 roku i nie projektowało go już biuro projektowe Pininfarina, nie licząc modelu coupé. O nim będzie później. Potem mamy 407 z 2001 roku z tym wielkim pyskiem, czyli znowu zmiana stylistyczna, no i następca powinien się nazywać 408. No ale Peugeot znowu pozmieniał cyferki, bo 408 to sedan na bazie kompaktu, więc oficjalny następca 407 to model 508 z 2010 roku. Ten znowu narysowany jest bardzo grzecznie, czyli więcej w nim elegancji niż pazura. Za to najnowsze wcielenie ma sporo pazura i to jest taka świeżynka, bo auto pojawiło się w 2018 roku i także nazywa się Peugeot 508.
No ale to 508 drugiej generacji. No i chciałem zwrócić uwagę, że Peugeot 508 w najnowszym modelu powrócił do dawnego logo, czyli taki Peugeot 403 na masce z przodu miał oznaczenie modelu. Dokładnie tak samo jest teraz w najnowszej wersji. I fajnie, że nawiązują do tradycji. Tyle. Pogadajmy teraz o tyłkach. To znaczy kombi. Zacznijmy od modelu 203, który pojawił się w wersji kombi i nazwany został Familiale. Jest to kawał auta, bo kiedyś kombi miało przewozić ludzi, a nie być stylowe. Potem mamy model 403, który także jest ogromny, jak na kombi klasy średniej. No i Peugeot zrobił z niego także woła roboczego, czyli model kamionet, co oznacza samochód dostawczy. A do tego była także wersja furgonet, co oznacza minivan. Jego następca także był zrobiony jako pakowne kombi. Jest to model 404 i tutaj kombi nazwane zostało Break czy Break i był także pickup. No ale ten pojawił się dosyć późno w ofercie, bo dopiero w 1980 roku. A następca, czyli Peugeot 504, także był w wersji pickup i jeździł w rajdach. Jednak o rajdach to mamy przecież inną serię i tam znajdziesz link do rajdowych legend, a my wracamy do kombi. Czyli do modelu 504, który zrobiony był tak, aby zapakować do niego jak najwięcej, a później... Później było pomieszanie z tymi klasami. To jest 305 w kombi, czyli ten mniejszy model, znowu to jest 505 kombi, czyli ten większy i widać, że to spore auto. A później pojawił się Peugeot 405, który pogodził te dwa światy. Czyli to jest klasyczny przedstawiciel klasy średniej, a to jego następca. 406, który jak widać ma proste, ale eleganckie linie. Znowu 407, zwany SW, ma już dosyć oryginalne linie, no jak na kombi. Jednak w przypadku 508 pierwszej generacji Peugeot znowu wrócił do łagodnych linii. A w najnowszym modelu mamy zdecydowanie więcej emocji, no ale to nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak wszyscy kupią SUV-a. Jeśli chodzi o SUV-y i klasę średnią, to kompletnie się tutaj pogubiłem. Ale postaram się to jakoś wyjaśnić. Czyli w 1986 roku pojawił się taki Peugeot 505 przygotowany przez firmę Dangle, która przerobiła go na model z napędem na 4 koła. A wcześniej ta firma przerobiła 504 pickup na wersję 4x4, aby mogła startować w rajdach. Przypominam o rajdowych legendach. Następnie mieliśmy długą ciszę w tak zwanych SUV-ach, bo dopiero w 2007 roku pojawiło się to. Peugeot 4007, który był przebierańcem, bo tak naprawdę to jest Mitsubishi Outlander. No i dostępny był także model 4008, tylko że to jest auto klasy niższej i to także jest Mitsubishi. Więc jeśli 4008 nie był następcą 4007, to może jest nim 5008? Też nie bardzo. Bo 5008 to było auto z 2009 roku i jak widać bliżej mu do vana, a nie SUV-a, więc nie pasuje. Tutaj bardziej pasuje to, czyli Peugeot 508 RXH. A to tak naprawdę podwyższona wersja 508 z napędem na 4 koła, a nie typowy SUV. I dopiero druga generacja 5008 jest takim typowym następcą modelu 4008. Tak mi się wydaje, ale tak jak mówiłem, ja się gubię w tych SUV-ach, bo one wszystkie są dla mnie takie same. Więc pogadajmy o vanach. I Peugeot miał taki model jak 806, który pojawił się w 1994 roku i to auto miało wielką rodzinę. To były czworaczki. Czyli oprócz Peugeot była także Lancia, był także Fiat Ulysse oraz Citroën Evasion, a cała rodzina nazywała się Eurovan. No i ta rodzina miała kolejne pokolenie, które pojawiło się w 2002 roku. I w przypadku Peugeota model ten nazwany został 806. I tak między nami uważam, że takie auta mają dużo więcej sensu niż te SRU. Dobra, idziemy dalej. A dalej będzie historia o nieświadomości, czyli kupujesz sobie nieświadomie samochód klasy średniej, powiedzmy takie BMW 3. I okazuje się, że auto, które miało być perełką, ma jakieś wykrzykniki. Więc nieśmiało klikasz sobie zdjęcia i co widzisz? Że perełka miała jakieś bliskie spotkanie z czymś twardym, więc ma trochę śniaków, jednak na szczęście nie wygląda to tak źle i do wesela się zagoi. No ale co z drugim wykrzyknikiem? Klikasz w przebieg i widzisz, że przy okazji wypadku auto było na tak zwanej fałszywej kuracji odmładzającej, czyli ktoś chamsko cofnął licznik. Inaczej mówiąc, zanim kupisz jakiś samochód, to warto skorzystać ze strony Car Vertical. Bo tam sprawdzisz samochód po winie i dostaniesz raport, z którego poznasz historię samochodu, który Cię interesuje. Wtedy będziesz wiedział, co kupujesz. Więc poniżej w opisie masz link do strony Car Vertical i nie bój się go użyć przed zakupem samochodu.
Jeśli chodzi o linię coupé oraz cabrio, to także zacznijmy od tego amerykańskiego modelu, czyli 203 z lat 50. I jak widać, 203 coupé prezentuje się jak Amerykaniec, a nie jak Peugeot. Do tego było także cabrio oraz typ nadwozia, który dzisiaj już nie występuje. Czyli jest to cabrio, ale czterodrzwiowe, nazwane czy jakoś tak. Nieważne, idziemy dalej. Czyli następca 203 nie występował już w wersji coupé. Tak zwane 403 dostępne było tylko jako cabrio, jednak później Peugeot to nadrobił, czyli 404 występował jako stylowe cabrio oraz jako coupé. I Peugeot postanowił pójść w klimaty prestiżu, ponieważ modele coupé czy cabrio nie przypominały ich klasycznych odpowiedników. Przykład? To jest klasyczna wersja 504, znowu to jest 504 coupé. I jak widać, model ten ma zupełnie inne reflektory oraz inną linię. Oczywiście w tym samym klimacie było cabrio, znowu po lifcie pojawiły się nowe reflektory. Teraz to jest jedna całość i to był ostatni taki model w tym okresie, czyli Peugeot porzucił linię coupé. Okej, pojawiły się prototypy, ale nie weszły do seryjnej produkcji. Takie 505 miało odmianę coupé oraz cabrio, ale to były pojedyncze sztuki. Choć 505 także był w innym klimacie. To także model 505 zwany Sport Coupé, ale on także nie wszedł do seryjnej produkcji. Tak samo 405 nie miał modelu coupé. Okej, biuro projektowe Hulies przygotowało taką wersję, ale to nie była propozycja od Peugeot. Oni mieli inną wizję. Jednak to także nie było seryjne auto, ale model do rajdów oraz do amerykańskiego tańca. Tak, tańca. Taniec ten nazywa się Climb Dance i to jest świetny temat, ale to nie jest opowieść na dziś. Więc wracamy do odcinka, bo w końcu pojawiło się seryjne coupé. Jest to model 406, który tak naprawdę miał być Fiatem, ale oni go znowu nie chcieli. Więc ten piękny projekt od Pininfarina kupił Peugeot i przy okazji go zepsuł. Czyli po liftingu dodali mu ten dziwny pysk, co moim zdaniem trochę zepsuło jego wygląd. No ale patrz, co się działo później. To jest 407 i jak widać ma jeszcze większy pysk. No i jak się możesz domyśleć, to nie jest projekt od Pininfariny. Tylko nie ma co narzekać i marudzić, bo to niestety ostatni coupé z tej linii. Czyli Peugeot na zawsze porzucił coupé klasy średniej. Okej, były koncepty, jak choćby taki RC Hybrid 4 koncept, który był takim czterodrzwiowym coupé. Znowu w 2010 roku pojawił się taki kozak, czyli Peugeot SR1 koncept. No ale to tylko koncept. No i nie można zapomnieć o modelu E-Legend, czyli fantastycznym nawiązaniu do 504 coupé. I wielka szkoda, że nikogo dziś nie interesują takie modele, bo świat byłby dużo lepszym miejscem, gdyby jeździło więcej takich aut, a nie tych SRU. Idziemy dalej. Czas na ostatni akapit, czyli pogadajmy jeszcze o hot wersjach w klasie średniej i można by powiedzieć, że zaczęło się od Peugeot 305. Bo model ten występował w odmianach GT oraz GTX, a one miały trochę pazura. Potem pojawiła się wersja 505 z słynnym logo GTI z Peugeota 205 GTI, no i model ten dostał także odmianę Turbo. Następnie było 405 w wersji MI16, czyli czterocylindrowy silnik, ale z 16-zaworową głowicą. Była także odmiana 4x4, choć Peugeot miał wtedy lepszy model. Wersję T16 z napędem na 4 koła oraz turbiną i to był model homologacyjny, który miał 200 koni. No ale to by było na tyle. Bo owszem, 406 oraz 407 miały silniki V6, no ale te odmiany nie miały żadnego loga z charakterem. Jasne, 407 coupé dostało logo GT, tylko że ta wersja niczym szczególnym się nie wyróżniała. Był tam silnik V6 dieslu, ale to nie była jakaś specjalna hot wersja. Tak samo jak 508 w wersji GT, które oprócz znaczka GT niczym szczególnym się nie wyróżnia. Dopiero najnowsza wersja 508 ma super hot linię. Jest to nowy brand u Peugeot, czyli PSE, ale o nim już mówiłem przy okazji innego odcinka. Więc znajdziesz go w opisie, a ja będę się żegnał. I wiem, że są jeszcze samochody klasy wyższej, no ale i tak przeciągnąłem ten odcinek, czyli to będzie w innym odcinku. A teraz zapraszam Cię do komentowania pokazanych Peugeotów oraz do odwiedzenia naszych innych miejsc. Linki poniżej. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru.